z boku. Może się niby taka skromna jest. Tak. No bo nie mówię, nie mówię, nie prawda? No dobrze, gdzie jest... Adam? Adam jeszcze go wyjmie. A gdzie jest Małgosia? A, Małgosia jest tu. Halo? Wyłączcie to. Pani Joanno, nie mogę w tej chwili gadać, bo zaczynam spotkanie w tym klubie. Ja do pani oddzwonię wieczorem późno, dobra? No, to na razie. O Jezu. Już? Dobrze. Dobry wieczór, pani. A, mikrofon. Dobrze. Dobry wieczór Państwu. Stulecie Artura Międzyrzeckiego w Pętklubie. Tak, a teraz jak tak... No już... No bo tu jak na zdjęciach są ludzie Pętklubu. I Artur wśród bardzo wielu znanych osób. I to jest bardzo, bardzo ważne, że jest wśród tylu znanych osób. I proszę Państwa, tak myślę, że jak dzisiaj tu jest tyle wolnych miejsc, to może siedzą tutaj znajome duchy Artura, może jego koledzy spod Monte Cassino. No umarli. Jak Artur napisał, wszyscy umarli. Może jest jego przyjaciel Antoni Słonimski, o którym tak czule pisał i o którym zostawił swoje wspomnienia. Andrzej Wajda, Turowicz z żoną. Może tutaj są ci wszyscy, którzy byli mu wierni, o których pisał, nazywając na przykład Andrzeja Kioskiego swoim młodszym bratem z wyboru. I to wszystko, o czym pamiętał i co zapisywał, a mówił, że liczy się wszystko i wszystko jest ważne, to również znalazłam taki mały fragment. Miałem, krótko mówiąc, szczęście do osób, z którymi pędziłem życie. I mogę jedynie podziękować za to opatrzności. Nie wymieniłem wszystkich. Patrząc za prezydialnego stołu na salę zebrań Polskiego Pęklubu, odczuwam czasem dumę z tego szacownego grona. Niektóre osoby na tej sali reprezentują legendarny etos Rzeczpospolitej. Inni, mniej znani, są jednakże, jak to kiedyś określano, samą zacnością. Mają nieomal zakodowany zmysł prawości i cieszą się społecznym zaufaniem. Myślę, że równie pięknie nigdzie nie można było znaleźć tych słów, a pamiętamy, jak witał Artur tutaj stojąc, jak witał nas wszystkich i jak znajdował poszczególne osoby. I wtedy wszystkim robiło się miło, dlatego że wiedzieliśmy, że naprawdę jesteśmy z nim razem. I proszę Państwa, człowiek Pęklubu, oczywiście, że tak. Oczywiście, że dla mnie jedną z najważniejszych formuł, które znalazłam w liście do Czesława Miłosza, jeśli się czegoś naprawdę boję, to senności duszy. Jej wrzask jednak mniej groźny niż taka senność. O senności duszy i o takim otumanieniu napisał wspaniały wiersz Oćma. Wtedy, kiedy pod Bolonią stały oddziały i między innymi... No a tutaj teraz...
Teraz wydaje mi się, że nic nie słychać. No właśnie. A teraz? Lepiej teraz, tak? No ale ja już trzymam usta na tym, no. Iwona, musisz mówić pod kątem prostym. Nie da się. Słusznie. Proszę Państwa, w każdym razie drugi taki cytat, to po tym, jak Matywiecki skończy mówić o Arturze jako o poecie, bo jakbyśmy nie patrzyli, Artur Międzyrzecki, który zostawił mnóstwo książek, mnóstwo tłumaczeń. Pamiętacie Państwo ten tom od Rimbaud, Apollinaire i inni? To ma 770 stron. To są same tłumaczenia Artura, poetów francuskich. Antologia poezji amerykańskiej razem z Julią Hartwig. Ogromny. No i katastrofa. Czyżby Artur miał tego dosyć? No dobrze. Proszę Państwa, dzisiaj Małgorzata Naimska będzie dzisiaj mówić. Wszyscy Państwo chyba wiecie, ile lat spędziła w biurze PEN Klubu. 18 lat w biurze PEN Klubu. Prawa ręka Artura. Adam Poborski, do niedawna prezes PEN Klubu. Piotr Matywiecki, który teraz zacznie, bo poeta o poecie powinien mówić. Drodzy Państwo, ja też zacznę od cytatu. Odchodzą weterani pióra, ci, którzy widzieli cynizm kilku epok, którzy mieli jeszcze nadzieję, nim ją utracili, którzy zniechęcenie i brak wiary nosili z nieposzlakowaną elegancją, którzy znali zasady gry i nie wiedzieli, co począć z tymi zasadami. Rozumieli wymowę ironii, patos wspólnoty, niedomówienie i wygłos milczenia. Tak pisała Julia Hartwig w swoim tomie Obcowanie w roku 1987. Nie sądzę, żeby wtedy ona o sobie albo o Arturze myślała jako o odchodzących weteranach pióra. Oni byli wtedy jeszcze w pełni życia osobistego i życia literackiego. Ale mam ten cytat Julii jako jeden z najwierniejszych portretów Artura Międzyrzeckiego. Jego i innych jako najlepszych z tego pokolenia. Cytowałem to również dlatego, że to właśnie Julia napisała. Bardzo jest trudno wspominać Artura bez obecności Julii. To jest prawie niemożliwe. Julia kiedyś podała do druku wypisy z notatnika Artura, a wśród nich znalazł się taki, czuły i okrutny. Julia uśmiecha się do mnie jak do pięknego wspomnienia. A my teraz już bez tego tak jak uśmiechamy się do nich jak do pięknych wspomnień. Ale to, że ich nie ma, jest okrutne. Bardzo trudno powiedzieć poza faktami, datami, co to znaczy, że Artur był
człowiekiem pen klubu, bo aura, jaką roztaczał, jego umiejętności organizacyjne są właściwie w słowach nie do tworzenia. Ja pamiętam taki znamienny moment, kiedy w 1995 roku w pen klubie, tam na górze, w tych pokoikach, odbyło się takie kameralne, nie na wielkiej sali, spotkanie z Georgi Konradem, prozaikiem i eseistą węgierskim, który w latach 1990-1993 był prezesem Światowej Federacji PEN. I on był pełen goryczy. Powiedział, że przestał być prezesem PEN-u Światowego, bo trudno mu było znieść obłudę szlachetnych rzekomo działaczy tej organizacji. Wszyscy niby byli za prawami człowieka, ale kiedy ktokolwiek wśród nich wymawiał zakazane słowo Kurdowie, to prawie cała reszta wrzeszczała, że to sami terroryści. I było widać, jak na tą zgorzkniałość strasznie reaguje Artur. Widać było po nim, że z jednej strony mu przytakuje w tym rozgoryczeniu, bo był przecież człowiekiem co najmniej doświadczonym, ale też czuje jakiegoś rodzaju obowiązek nadziei. Więc przepraszam, jego cienie wybąkał coś w rodzaju, że może jak przyjdzie jakaś ostateczna opresja, to to zgorzknienie panu Konradowi przejdzie. Ale było widać, jak niebywale go to przyjęło. Już samo to przejęcie i ta oscylacja pomiędzy brakiem złudzeń a nadzieją świadczy o jego charakterze i o tym, że właśnie był człowiekiem pen klubu. Człowiekiem praktyki bez złudzeń i jednocześnie człowiekiem marzenia. To było zresztą widać także w jego życiu osobistym. Chyba wszyscy pamiętamy jego straszne, w swojej beznadziejności bardziej jeszcze niż okrutne i śmiertelne, wiersze, które pisał w ostatecznej chorobie. To były wiersze naprawdę straszne. I pisał kiedyś coś takiego, cytuję to: nadzieja pojawia się podobnie jak rozpacz z chwilą porzucenia urojeń. Nigdy wcześniej i dopiero gdy wszystko zawodzi, otwiera się wybór między rozpaczą a nadzieją. Ich wspólnym początkiem jest kres oczekiwań. To dwie siostry bliźniacze. Mnie się wydaje, że taki właśnie on w swoim wnętrzu i w tym, co nam objawiał, był. Z zacnej, ale półmartwej, przynajmniej za moich czasów, sprzed epoki Artura, instytucji, jaką był PEN Klub, uczynił najważniejszą instytucję życia literackiego. Zawsze wydawał mi się, źle słowo wydawał, po prostu był, człowiekiem szybkich decyzji i głębokich podstaw tych decyzji. Jego sztuka prowadzenia zebrań, mówiła już o tym Iwona, no była legendarna i zasłużenie legendarna. Ten koncert powitań, który niektórzy z Państwa jeszcze świetnie pamiętają, był po prostu naprawdę koncertem przyjaźni, dobrotliwej ironii, no całego Arturowego uroku. Życie pęklubowe było dla niego wzorcem demokratycznych procedur i obyczajów. Kiedy tak bardzo pilnował rzetelności zebrań i zebrań pęklubowych i też często przecież przewodniczył zebraniom innych organizacji, to chodziło mu właśnie o to, żeby te organizacje były wzorcowe dla demokratycznych procedur. Bronił ze wszystkich sił instytucji kultury.
Wiemy, w jakim w tej chwili zagrożeniu jest ta instytucja kultury, w której w tej chwili jesteśmy, Dom Literatury. A ja świetnie pamiętam takie spotkanie z ówczesnym wiceministrem kultury, naszym kolegą i przyjacielem, Michałem Jagiełą, w Ministerstwie Kultury, taka delegacja ten klubu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich tam się spotkała. Teraz lepiej? O, dobrze. Tam się spotkała i Artur walczył o to, żeby Dom Literatury stał się ogólnonarodową instytucją kultury, tak jak Teatr Narodowy i tak jak Filharmonia Narodowa. No jak widać, mu się nie udało. Ale dzisiaj dopiero widzimy, jak ta jego idea była przewidująca i jak on wtedy już przewidział możliwe zagrożenia dla Domu Literatury. Miał jedną ideę, nieomal obsesyjną, ale w najlepszym tego słowa znaczeniu. Obronę elit. Zacytuję Państwu taki fragment z jego wiersza Diatryba. Taki monolog nienawistników. Po dobremu prosimy, dopóki się da, aby zmierzch jajogłowych spełnił się nareszcie i żeby pozdychali wreszcie ci skurwiele, co truć nas nie przestają swoimi cnotami. My, kolesie na czatach, też mamy swój kodeks i wiernych sprzymierzeńców, którzy z nami wznoszą ten starożytny śpiew śmierć inteligencji. Co się później działo i co się dziś dzieje, to dobrze wiemy. Ale to nigdy nie była obrona elit w imię elitaryzmu, a sprawiedliwości wobec kompetentnej, kulturowej pracy. I on był w tej obronie elit wiarygodny jak mało kto. Jego ocena ludzi, z którymi miał do czynienia, a z racji swoich obowiązków miał do czynienia z mnóstwem ludzi w tym klubie i w wielu innych organizacjach, w których uczestniczył, jak mi się czasami wydawało, po to, żeby jako prezes PEN klubu podnieść autorytet tej właśnie swojej macierzystej instytucji. Wchodził w mnóstwo innych, po to, żeby PEN klub tam coś znaczył. To była ocena życzliwa, a jednocześnie niesłychanie ostra. Kilka słów o jego poezji, czyli o tym, co dla jego życia i dla nas, po tym, kiedy go wśród nas nie ma, jest najważniejsze. Wisława Szymborska we wstępie do wyboru jego wierszy, który sama ułożyła, napisała: wiersze te sprawiają wrażenie, jakby dopiero wczoraj zostały napisane i potrzebne na jutro. Kim był w swojej poezji? To pytanie jest zasadne, bo tematem wierszy czyni mnie nieustanne odszukiwanie i gubienie własnej tożsamości. Miał ją za niepochwytną. W jednym z wierszy napisał: sam się tracę i odzyskuję bez przerwy. To jest właśnie to pan dał do twojego cytatu. Czy wolno czytać jego wiersze autobiograficznie? No, oczywiście, że wolno, ponieważ począwszy od jego bohaterskiego epizodu życiowego, a właściwie nie epizodu, tylko aktu założycielskiego podczas bitwy pod Monte Cassino, te wiersze autobiograficzne są. Napisał kiedyś tak: zapewne w kategoriach tekstu i odnoszącej się do niego krytyki utożsamienie ja narratora i ja podmiotu lirycznego z osobą autora jest dziecinadą, niewczesnym echem prostacko pojmowanego monologu romantycznego. Zabieg taki wynika z niekompetencji albo złej woli. Ale w wymiarach losu nie ma słowa bez wypowiadających go ust, nie ma przesłania bez autora i nie ma takiej maski, która przeżyłaby jego ludzką duszę. Jego kombatanstwo było szczególne. Był w nim cień sentymentu,
ale nade wszystko otrzeźwiająca pamięć. Taka pamięć, która przygotowuje człowieka, który zaznał wojny, do tego, co może się, by nie, ale raczej może, tak on bez przerwy się w swojej twórczości wahał, zdarzyć. I kombatanckość była relacją, trwałością i zmianą wobec wspomnień. Ale też czuło się w tym otwartym człowieku wielką dyskrecję. To, że są takie wspomnienia, do których nie chce nikogo dopuścić. Kiedyś Julia napisała taki wiersz o nim i o innych ludziach, o jego przeżyciach, o tych właśnie sprawach, o których oni nie powiedzą nigdy, nawet najbliższym osobom. To była prywatna poezja kogoś całkowicie uspołecznionego. Jego prywatność uwiarygodniała bycie człowiekiem społecznym, a społeczne zaangażowanie było materią prywatności. To była liryka jednocześnie obywatelska i ezoteryczna. Jego przywiązanie do tradycji orfickiej, magicznej, podziemnej, podświadomościowej, no, było wyjawniane i w wierszach, i w wspaniałych esejach literackich. Jego wiersze były otwarte, graniczyły ze światem, każdym miejscem swojego wnętrza. Jest takie znamienne zdanie, które ja uwielbiam, Artura, który włożył w usta niejakiego Teofrasta Sowy. To było takie jego alter ego, stosowane wtedy, kiedy bał się, że może gada za poważnie. Ale w tym wypadku akurat Teofrast Sowa odezwał się kpiąco. Zapytano go kiedyś o poezję czystą. A tak, powiedział, poezja chce być czysta, ale wiersze nie chcą. No, wiadomo, dlaczego wiersze Międzyrzeckiego, choć on chciał być orfikiem, bo był wyznawcą poezji orficznej, nie mogły być czyste. No bo był tu i teraz, był wśród nas, w tym bardzo nieczystym czasie. Niezwykła była migotliwość jego ironii. To był patos i kpina z patosu. I to nigdy nie wpadało w sarkazm. Jego żarciki bywały patetyczne, a ironie roztapiały się czasami w bezradności. Miano go za mistrza anegdot, ale on nie był mistrzem anegdot. Ja myślę, że on był mistrzem tego, co jest między anegdotami. Opowiadał je po to, żeby było uchwycone właśnie to między. Ta nieanegdotyczna istota życia. Ja kiedyś w swojej realnej młodości, kiedy marzyłem o pisaniu dobrych wierszy, a tak jak dziś nie umiem, tak i wtedy nie umiałem, zakochałem się w pewnym jego wierszu, a wiem, że on był bardzo ważny dla mnóstwa i dojrzałych poetów. Ten wiersz nazywał się Piękne zmęczenia komentowane. To był taki wiersz o pracowitym natchnieniu. O tym, że nie ma natchnienia bez żmudnej pracowitości w słowach. Moje piękne zmęczenia, pisał, one bełkocą napomknieniami. Moje zdania bez orzeczeń, moje przedmioty umowne. Biedne moje gospodarstwo rozsądku na granicy snu. Przelewające się krajobrazy obłoków. Kiedyś uczestniczyłem razem z Arturem i chyba z Iwoną też przecież w jury takiej nagrody imienia Basi Sadowskiej, których państwo ficoscy byli założycielami. I wtedy o wierszach pewnego poety, którego nagrodziliśmy, wyraził się, że on pisze z wnętrza poezji.
Artur też właśnie pisał z wiersz, z wnętrza poezji, ale zarazem kontrolował to wnętrze intelektem. To była wrażliwość intelektu. Chyba najpiękniejszą formułą dla określenia poezji Artura było takie zdanie Ryszarda Przybylskiego w eseju o nim. Piosenka poetycka musi być śpiewem rozumu. I na koniec taki króciusieńki cytat, jedna strofka. W ostatnim chyba ułożonym przez siebie tomem wierszy bibliofilskim w 100 egzemplarzach Artur ten tom zwieńczył taką oto smutną piosenką. Ta zimna luka ssąca za każdym słowem, ten strzelec, który strąca ptaka i mowę, o sny, o w niebie wdzięcia, o daremne zaklęcia. Jak bardzo wielu znakomitych poetów, wcale nie gotyków, prawie każdym wierszem, gdzieś pod skórą tego wiersza, on nas zaklinał, żeby był pamiętany. Czynił to również wzorem swojego mistrza, Guillauma Apollinera. I wierzę, że to jego zaklęcie o pamięć nie jest daremne. Dziękuję bardzo. Bardzo Piotrze dziękuję, a ja jednak muszę trochę dać. Urodził się Artur 6 listopada 1922 roku. Zmarł 2 listopada 1996. W tym klubie był od roku 59. Od 78 był wiceprezesem pen klubu, od 91 do 96 prezesem pen klubu i wiceprezesem Światowej Federacji Pen. I może jeszcze to. Zadebiutował wierszem w roku 42 i był to tygodnik drugiego korpusu Orzeł Biały. Tom Namiot z Kanady ukazał się w roku 1944. Artur miał wtedy 22 lata. I pisał potem o doświadczeniu wspólnoty, które się rodzi właśnie w takim namiocie. O doświadczeniu ludzi, którzy potem idą w bój i przechodzą przez piekło. I zdawał sobie również sprawę z tego, że to doświadczenie w jakiś sposób potem wpłynęło na jego sądy o ludziach i o wydarzeniach. I zdał sobie z tego bardzo późno sprawę, że właśnie to, w jaki sposób ocenia różne sprawy, to jest to doświadczenie wspólnoty z czasów wojny. A jednocześnie pisał, jak ważna jest odwaga cywilna. I że wtedy właśnie, kiedy się kończyła jakby wspólnota namiotów i szli do cywila, powiedzieli sobie, że najtrudniejsza jest odwaga cywilna. I proszę Państwa, dlaczego ten tytuł, dlaczego człowiek pen klubu? W liście do Czesława Miłosza znalazłam taki oto fragment. Miłosz zarzucał to może za dużo powiedziane, no ale w każdym razie to był taki przytyk do Rzeckiego, że te jego tłumaczenia francuskie i poezji amerykańskiej, że to wszystko, co się robi, to jest taka zasłona dymna, żeby pokazać, że tu właśnie w Polsce jest normalnie. I że to jest budowanie fasady awangardowo-nowinkarskiej, zachodniej. To są słowa Miłosza. No i na to odpowiada w liście do Miłosza Międzyrzecki.
1956 roku latem, po wypadkach poznańskich, wstąpiliśmy z Kołakowskim i Strzeleckim do nowej kultury. Poświęciłem 3 lata życia na sprawy, które z żadną fasadą nie mają nic wspólnego. W 1959 roku, kiedy nas wszystkich uroczyście wylano na zbitą głowę, miałem sytuację, żadnej pracy, żadnej książki, żadnych pieniędzy, nic. Zabrałem się do pracy. Wszystko to, co zrobiłem, tomy wiersze od roku 60 do 68, proza, śmierć Robinsona, Złota papuga, eseje, wcześniej opowieści Mieszkańca namiotów i Powrót do Sorrento. Poza tym almanachy młodych. Co 2 lata różne konkursy, w których trzeba było być w jury. I też nie występowałem tam w imię fasady. Przeciwnie. To samo w Związku Literatów. Wybierano mnie, nakłaniano, mówię oczywiście o przyjaciołach. Godziłem się, nie sposób było inaczej, tak mi się przynajmniej zdawało. Tutaj przypomnę, że w latach od 57 do 68 był w zarządzie głównym ZLP. Oczywiście do 68 roku. I stawaliśmy na głowie, żeby to wszystko miało jakiś sens. To było jednak tych paręnaście godzin codziennej charówki i wieczne zmęczenie. Nie piszę, żeby się skarżyć ani roztkliwiać, ale nic z tego nie było fasadą. Ani moje życie, ani tych parę książek. I nie było przecież fasadą to, co reprezentowałem, czego pragnąłem. Tu przypomnę, współtworzy miesięcznik Poezję. Jest w niej do 68 roku. Poezja się zaczyna w 65, w 68. Międzyrzecki zostaje z tej poezji wyrzucony. Potem wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Jest właściwie bez pracy, bez możliwości zarabiania, z zakazem druku. No i jeszcze jedno takie zdanie. Trzeba było po prostu dać żyć i drukować kilkunastu czy tam więcej ludziom. Miałem jednak i mam poczucie, że drukowali tam ludzie, którzy nigdzie indziej nie drukują i że coś tam zrobiono. I to pojęcie takiej pracy dla innych, współodpowiedzialności w tworzeniu kultury. To było coś bardzo ważnego i istotnego dla Artura. I tutaj mówił Piotr o tej zasadzie tożsamości. Ale ja znalazłam takie zdanie, które się będzie kłócić u Artura. Zasada tożsamości trwalszej niż okoliczności. Bardzo mi się podoba to zdanie. Ja myślę, że ono bardzo dobrze charakteryzuje Artura, bo wiesz, zmiana okoliczności, nie będziemy się teraz kłócić, to jest zmiana stylów, poetyk, ale nie tego, co najgłębsze było, czyli samej postawy wobec życia i wobec innych. No dobrze, i tak cały czas mówimy o poezji, to było o poezji i nie było ani jednego wiersza, proszę Państwa. Zanim przyjdzie Andrzej Ferenc, obiecał, że przyjdzie, to jednak ja przeczytam. Ten z jej snu. Ten z jej snu, jesienią, z zapytaniem w oczach, trzeci z lewej strony i piąty z prawej, miał tyfus brzuszny i plamisty i pamięta góry Tienszan. Śmieje się do niej z desantowego statku, ale nie zna jej. Zostawił podobno psa u znajomych w Egipcie. Tu jeszcze we Włoszech. Tu już po demobilizacji. Czy nie męczą jej te wojenne wspominki? Jest piękniejsza niż niebo i morze. Trzymają się za ręce na przełęczy w Beskidach. I ciągle to zaludnione wnętrze z kwiatami w tle, ulatujące kulki lnu,
i bukiecik nasturcji, miotełka czułości. Ale najwięcej z kolorowych zdjęć ich córki. Tu wszyscy razem, kiedy przyjechała ich odwiedzić i w podmiejskiej okolicy, na tarasie, w słońcu. Nie mają ślubnej fotografii, jak to możliwe? I kto to będzie po nich oglądał? Jakieś kongresy i spotkania? Mniejsza o to. Wszyscy poumierali, powyjeżdżali, albo chorują. Na Kelly Avenue w Ottawie, albo na Jaworzyńskiej w Warszawie. Uśmiecha się. Ciągle się uśmiecha, nie wiadomo do kogo. Tutaj zmęczony siedzi w fotelu. I to jest właśnie to, o czym mówił Piotr. Ile jest biografii w wierszach i czy w ogóle może być liryka, która całkowicie od tej własnej biografii ucieknie? Chyba nie. To teraz oddaję głos Małgosi Nęckiej. Dziękuję bardzo. Jeśli Państwo pozwolą, to ponieważ mam to napisane w komputerze, ja bym to zrobiła na siedząco, przepraszam. Pana Artura Międzyrzeckiego poznałam, kiedy zaczęłam pracę w Polskim Pen Klubie, czyli w 1979 roku. Był wówczas jednym z dwóch wiceprezesów tej szacownej instytucji. Prezesem był Juliusz Żuławski, drugim wiceprezesem Jerzy Zagórski, sekretarzem generalnym Władysław Bartoszewski, a skarbnikiem Andrzej Szczypiorski. Panowie spotykali się dość często. Prezes, sekretarz i wiceprezesi odwiedzali nas w biurze prawie codziennie. Pan Bartoszewski wpadał, siadał do telefonu, załatwiał kilka spraw, informował nas o sytuacji w kraju, wydawał polecenia, czasem zażartował i wybiegał. Pozostali panowie zachowywali większy spokój. Załatwiali sprawy penklubowe, wypijali przy okrągłym stoliku zaparzoną przez panią Władzie herbatę, kawę dużo rzadziej, bo kawa, która była towarem deficytowym, kupowana była za specjalnym przyzwoleniem Ministerstwa Kultury i Sztuki dla gości zagranicznych penklubu, więc piło się ją raczej od święta. I rozmawiali sobie na różne tematy, najczęściej dotyczące sytuacji bieżącej, ale także literatury, teatru, kina, sztuki. Pan Międzyrzecki, wykształcony we Francji, znający zasady dyplomacji, historię, kilka języków, zainteresowany historią sztuki, muzyką, także polityką, filozofią, oczytany jak mało kto, postrzegany był szeroko jako erudyta. Nasi ówcześni szefowie mieli w zwyczaju zapraszać nas, dwie pracownice biura, do rozmów z gośćmi, którzy odwiedzali Pen Klub. Jakże wiele przy tym skorzystałam, ile się nauczyłam. Pan Międzyrzecki błyszczał w tych rozmowach światłem wielkiej wiedzy, znajomości wielu kultur i dziedzin. I tak na przykład pamiętam rozmowę z Gracją Kereni, laureatką Nagrody Pen Klubu za przekłady literatury polskiej na język węgierski. Pan Międzyrzecki doskonale znał nie tylko dzieło Gracji Kereni, ale rozmawiał z nią o literaturze węgierskiej, malarstwie i muzyce, jak gdyby niczym innym się w życiu nie interesował. W rozmowie z Gennadijem Aigi, czuwaskim poetą, także laureatem Nagrody Pen Klubu dla tłumaczy za przykłady poezji polskiej na język czuwaski, przesiedział prawie 3 godziny, dyskutując o języku i literaturze najpierw czuwaskiej, a potem o rosyjskiej, cytując z pamięci fragmenty wierszy zarówno klasycznych, jak i całkiem współczesnych. Z Friedrichem Dürrenmattem dyskutował o Maxie Frischu, ale także o poezji niemieckiej, z Józefem Szkworeckim o Milanie Kunderze, Wacławie Havlu, ale też o Bedrzichu Smetanie i jego muzyce. Jednym słowem, słuchając go, można się było naprawdę wiele dowiedzieć. Pytany już jako prezes Polskiego Pen Klubu, którym został w styczniu 1991 roku przez Komitet Noblowski o kandydatury do Literackiej Nagrody Nobla, wskazywał zawsze dwóch pisarzy, Jarosława Iwaszkiewicza i Jana Krosa, estońskiego poetę, pisarza, tłumacza i bohatera narodowego Estonii.
jakim był szefem, bardzo wymagającym, ale także pomocnym. Sam silnie zaangażowany w pracę w pen klubie, tego samego oczekiwał od nas. Ale też wiedziałyśmy, że w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji możemy na niego liczyć. Miał przekonanie, że im więcej wiemy, tym efektywniejsza będzie nasza praca, więc dzielił się z nami zarówno swoimi planami, jak i przemyśleniami. Wiele w życiu przeszedł, wielu ludzi spotkał, to też umiał odróżnić naiwność od cwaniactwa, nieświadomie popełniony błąd od działania w złych intencjach. A jego wykształcenie, temperament i umiejętność zastosowania języka dyplomatycznego pozwalały często rozwiązywać trudne sytuacje w sposób pokojowy, choć niekoniecznie uległy. Wiele osób zwracało się do niego o radę, jak kulturalnie napisać coś nie tak, jakby się chciało, z użyciem mocnych, obelżywych słów, także żeby adresatowi dać do zrozumienia, że się z nim nie zgadzają i mają go za chetkę pętelkę. A wtedy pan Międzyrzecki mówił: napisz proszę, szanowny panie profesorze, wyrażam głębokie zaniepokojenie. Owa umiejętność stosowania języka dyplomacji i jednocześnie wielka wrażliwość połączona z gruntowną wiedzą o systemach totalitarnych przydawała się bardzo, kiedy polski pen klub, wypełniając misję działającego przy międzynarodowym PEN Writers in Prison Committee, rozpoczął batalię o uwolnienie uwięzionych za przekonania pisarzy wietnamskich. Jedynie pan Międzyrzecki potrafił napisać list do władz Wietnamu w taki sposób, żeby z jednej strony ich nie obrazić, ale z drugiej dać do zrozumienia, jaka jest opinia wolnego świata o ich reżimie. Te poprawiane wielokrotnie, cyzelowane starannie listy stanowiły prawdziwy majstersztyk. Po reaktywacji pen klubu w 1988 roku wróciłam do pracy w biurze pen klubu. Przez 8 lat zawieszenia instytucji weszliśmy w całkiem nową rzeczywistość, nie tylko polityczną, ale i technologiczną. Nieśmiało poprosiłam wówczas, abyśmy mogli kupić do biura komputer. Wiedziałam już wtedy, jak bardzo takie urządzenie może usprawnić pracę. Panowie z zarządu jednak stali na dość konserwatywnym stanowisku, że to drogo kosztuje, a niewiele zmieni. Zgodzili się na elektroniczną maszynę do pisania. Taka maszyna oczywiście trochę pracę usprawniła, jednak wiedziałam, że można osiągnąć o wiele więcej. Aż tu nagle, w 1990 roku, ten klub niemiecki ofiarował polskiemu PEN na ręce pana Szczypiorskiego komputer, który nolens volens wylądował w naszym biurze. I nagle okazało się, że nasza praca gwałtownie przyspieszyła. Nie trzeba już było na przykład wypisywać adresów na kilkuset kopertach, żeby wysłać zaproszenia na wieczór literacki, bo wszystkie adresy były w bazie danych i wydrukowanie ich na kopertach zabierało około godziny. Pan Międzyrzecki był zafascynowany możliwościami kompusia, jak go zaczął pieszczotliwie nazywać. Pamiętam, jak kiedyś stanął koło mnie i nie odrywając wzroku od ekranu zapytał: panie Małgosiu, a czy on mógłby nam powiedzieć, kto nie płaci składek? Mimo jednak podziwu i szacunku, jaki żywił dla komputera, sam do końca życia pisał odręcznie. Miał nieprawdopodobnie rozwiniętą intuicję w sprawach politycznych i społecznych. Umiał przewidzieć konsekwencje różnych działań na kilka kroków naprzód. Zawsze wiedział, kiedy należało zareagować, a kiedy lepiej było poczekać. Często nawet wbrew ogólnemu przekonaniu. Zawsze jednak w końcu okazywało się, że miał rację. Jego dewizą było dać rzeczy właściwą miarę. Bardzo lubił dzieci i traktował je poważnie. Czasami opowiadał o swoich doświadczeniach z teatrami dziecięcymi, dla których kilka razy wspólnie z małżonką napisali sztuki. W szufladzie swego biurka trzymał cukierki, w razie gdyby jakieś dziecko nas odwiedziło. Pamiętam, jak kiedyś moja najmłodsza córka musiała około godziny spokojnie posiedzieć przy okrągłym stoliku pen klubowym, bo to, co miałam do zrobienia, trochę się przedłużyło. Miała wtedy 6 albo 7 lat. Kiedy zapytała, co ma robić, pan Międzyrzecki poradził jej, żeby napisała wiersz.
Dziecko siedziało spokojnie i wymyślało jakieś rymowanki, zapisując je koślawymi, drukowanymi literkami, a ja w tym czasie mogłam spokojnie skończyć pracę. Na koniec pan Międzyrzecki poprosił Marysię o przekazanie mu tego, co wymyśliła, i zrobił profesjonalną korektę tego wierszyka, tłumacząc jej bardzo poważnie, dlaczego coś trzeba poprawić. Maria ma tę karteczkę do dzisiaj. Kochał Warszawę. To było jego miasto. Znał je dobrze. O Warszawie wiedział wszystko. Czasem snuł opowieści na jej temat. Mieszkał przy Marszałkowskiej w samym centrum. Jednak okna mieszkania państwa Międzyrzeckich wychodziły na podwórze, więc hałas z ulicy nie dochodził do wnętrza. Za oknem widać było jakieś drzewa i tam zwykle siedziały dwie synogarlice. Pan Międzyrzecki dokarmiał je na parapecie okiennym, cieszył się z ich obecności i wzruszał tym, że zawsze były razem. Był człowiekiem bardzo eleganckim, wysławiał się piękną polszczyzną, do końca zachowywał standardy życia człowieka kulturalnego. Któregoś dnia, kiedy leżał już w szpitalu, około 5 nad ranem zadzwoniła do mnie do domu pielęgniarka i przekazała, że pan Artur Międzyrzecki prosi, żeby mu jak najszybciej przywieźć kilo cukru. Wiedziałam, że to pretekst, że nie chodzi o żaden cukier, tylko żeby ktoś życzliwy po prostu przy nim posiedział, by pani Julia mogła odpocząć. Pamiętam jego ostatnie dni. Był już bardzo ciężko chory, kiedy postanowił spełnić jedno ze swoich największych marzeń – zorganizować wielkie święto literatury. Tak o tym mówił. Marzyło mu się, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonoruje w Pałacu Prezydenckim wysokimi odznaczeniami państwowymi wybitnych pisarzy. Nie mógł już chodzić. Zapraszał nas, sekretarki, do siebie w tajemnicy przed kolegami z zarządu i dyktował wnioski do tych odznaczeń. To był naprawdę nadludzki wysiłek, ale te wnioski powstały i zostały wysłane. Nie zapomniał przy tym pan Międzyrzecki o pani Władzie Pachulskiej, która całe swoje powojenne życie spędziła w służbie pen klubu, a nawet pomyślał i o nas, dwóch sekretarkach. Niestety nie doczekał tego dnia. Zmarł 2 listopada 96 roku, a wielkie święto literatury nadeszło w kwietniu 97. Dziękuję. Piotr Matywiecki mówił o tych niezwykłych, wstrząsających wierszach, które Artur Międzyrzecki pisał pod koniec swojego życia. I jeden z nich to jest: nagle zamykają się wszystkie drzwi. Nagle zamykają się wszystkie drzwi. Jestem tu z kimś jeszcze w lodowatej suterenie martwych. Leżą tu nie wiadomo jak długo, rzuceni jak rzeźne zwierzęta na kamienne płyty tej mdlącej chłodni i przesiąknięci karbolem, chusteczkami przy twarzy. Szukamy wyjścia, ale jedyne wyjście to na miłość boską zbudzić się z poczuciem, że nie jest się już tym, kim się było. To też sprawa tej tożsamości. I proszę państwa, kiedy mówimy o ciągle przecież o Arturze jako człowieku pen klubu, to jeszcze pozwolę sobie z jego listu taki cytat. Czego się boję bardzo, do Miłosza, jest, jak wiesz, pewna zaciszność przemocy, której jest się poddanym. Nie ma miłości, nie ma niepokoju, nie ma wolności jej kosmicznych śpiewów, nie ma debaty intelektualnej zmieniającej swój przedmiot. Zawsze to samo, zawsze ta sama babilońska zasada odpowiedniego cytatu w odpowiedniej chwili jako jedyny sprawdzian stanu umysłowego, i porządek świata też nie niepokoi, bo wpisany jest w hierarchię, której trzeba się poddać. Wynika z tego rezygnacja pełna alibi.
przemoc i duchowe wypatroszenie. To jest razem pewien rodzaj zacisza, gdzie spokojnie można, no nie wiem jak to nazwać, żyć, trwać, spać, zastygnąć. No tak. A jeśli chodzi o Warszawę, to samo miasto, ta sama miłość, tak się nazywa ten tom. I w jednym z nich jest taka opowieść, ale to chyba w innym tomie, jak Artur chodzi ze Słonimskim po łazienkach. Jest to opowieść, w której widać każdy krzaczek i wiadomo, jak się przechodzi, którą alejką. I nie można się pomylić, żeby dojść do pomarańczarni w dół, ponieważ wszystko było znane. No i jeszcze może, już nie chcę tego swojego gadania przedłużać, ale miałam taki bardzo piękny cytat, który Artur zapisał. Proszę Państwa, to już jest w Nowej Rzeczywistości pisane. Między ostatnim zjazdem wyborczym ZLP w grudniu 1980, a zdelegalizowaniem związków kilka lat później, cała epoka przeminęła również w literaturze i podstawowych formach życia kulturalnego. Postulowana przez twardogłowych zmiana elit była po części propagandową fikcją. Oczywiście nie sposób mianować nowej elity, zwłaszcza gdy ma się do dyspozycji zawodowo pośrednie środowiska, niekompetentną administrację i złośliwych pechowców w roli rzeczoznawców. Ale pod hasłem zmiany elit można było przecież niszczyć instytucje społeczne, stowarzyszenia, wydawnictwa i prasę. Pozbawiać starą elitę możliwości pracy i społecznego oddziaływania, rozpętywać antyinteligenckie kampanie, łamać hierarchię wartości i zastępować je zasadą najniższej motywacji, podważać autorytet moralny osób i całych środowisk. I jeszcze żarty, facecje, anegdoty. Umieramy dowcipkując. Nawet nie wiadomo kiedy. Pękamy ze śmiechu. I obok dowcipnisiów nawiedzają nas nienawistnicy. Nie zawsze powoduje nimi zawiść. Bywają znani i uznani ze swoją społecznie rozpoznawalną paranoją, z piekłem w sercu. Ich obsesyjna niechęć kieruje się głównie przeciw inteligencji i dawnym doradcom Solidarności. Znajdują się po obydwu stronach, wśród oficjałów i opozycjonistów, ale mało co ich różni i niektórzy z nich zdają sobie z tego sprawę. Są kwintesencją epoki po klęsce, ci nadęci, ambitnisie, ze swoją cyniczną swadą, zdradliwą naturą, imionami jak inne, Józio, Franio, Genio, Czarek i duszą z Wilczego Ogrodu. To a propos przenikliwości Artura. Adam Pomorski. Proszę Państwa, zanim ja usiądę, bo też mam coś do przeczytania, chciałem powiedzieć od siebie, ale chyba nie tylko we własnym imieniu. Jest nas coraz mniej świadków prezesury Artura Międzyrzeckiego w Pęklubie. Zgadzam się z Piotrem Matywieckim, to jest nie do przekazania, nie do opowiedzenia. To trzeba było widzieć, trzeba było w tym uczestniczyć, docenić szarm, dowcip, inteligencję tego człowieka, jego właśnie głęboką kulturę, nieprawdopodobną umiejętność sprawowania tej funkcji, przywiązanie do wartości, które się reprezentuje. Wszystko to razem wzięte spowodowało, że po tej niezłomnej i skutecznej obronie
czci i niezależności PEN-klubu jako stowarzyszenia w stanie wojennym, której dokonał zarząd pod przewodem Juliusza Żołaskiego. To właśnie Międzyrzecki w nowej już Polsce wraz z zarządem, z całym gronem wspaniałych osób, które ten zarząd stanowiły, wyprowadził PEN-klub w Polsce na takie forum publiczne, na jakim on wcześniej nie był. Nie był dlatego, że miał trochę inny charakter gatunkowy. I wszyscy, którzy sprawowaliśmy po nim te funkcje, oczywiście staraliśmy się temu wzorowi sprostać ze świadomością, że to jest niemożliwe. Nikt nie mógł zrobić. Ja mam oczywiście swoje osobiste i racje do zabrania głosu i wspomnienia związane z i z państwa Międzyrzeckich i z każdym z nich z osobna, ale nie o tym dzisiaj chciałem mówić. Prezes Międzyrzecki, prezes Polskiego PEN-klubu, to jest przede wszystkim obrona i stanowienie godności polskiej inteligencji, polskiej demokratycznej inteligencji i tego bronił właściwie przez cały czas i to była jego najświętsza racja działania. Kiedy w Nowej Polsce, już po wszystkich tradycjach PRL-u ze wszystkimi szmatławymi, ubeckimi pomyjami, kiedy w Nowej Polsce co chwila się odzywał jakiś skowronek zapowiadający, że tej wiosny polska inteligencja już przestanie istnieć, bo jest niepotrzebna, albo że już passé, prawda, już minęła i tak dalej. W następnym sezonie on się odzywał z powrotem, ale jednocześnie wracali coraz to inni ludzie, którzy do tej inteligencji się przypisywali, jak dzisiaj, kiedy się nagle zaczęła do niej, jak zauważyłem, przypisywać prawica w Polsce przede wszystkim. Otóż pan Artur miał godną siebie reakcję. Słyszał po raz kolejny, że polska inteligencja umiera, czy już umarła, że już jest po niej. I robił wtedy taką niewinną minę, którą tylko on potrafił i pytał, a kto mówi? I to jest właśnie to, co on potrafił. A już z osobistych rzeczy tylko powiem, Małgosia tu wspomniała o tym, jak dzieci lubił. Kiedy w sposób bardzo dla mnie zaszczytny zarząd przyznał mi na samym właściwie początku nagrodę za przekłady poezji, kiedy ją odbierałem w tej sali, siedziałem koło pana Artura za tym stołem, a naprzeciwko, tu gdzie teraz siedzi Irek Krzemiński, siedziała obok mojej żony moja córka, która miała lat wtedy, nie wiem, 8 czy 9, raczej 8 chyba. Bardzo przejęta, no ale po prawie 2 godzinach w tej dusznej sali, a wtedy jeszcze tutaj było zawsze pełno, widziałem, że dziecko zaczyna opadać z sił. Pan Artur na ogół był zajęty oczywiście prowadzeniem tego wszystkiego, ale pod koniec zobaczyłem, że utopił spojrzenie w tej mojej córce i nie odrywał. Podsunął mi karteczkę, jak pana córka ma na imię. No i na zakończenie, żegnając wszystkich, oświadczył, a specjalnie chcieliśmy pożegnać najmłodszą uczestniczkę naszego spotkania, Weronikę Pomorską i tak dalej. Nagle zobaczyłem, jak to dziecko siada na baczność przed nim. Także tu tego rodzaju wspomnień oczywiście byłoby dużo. Pozwolą państwo, że ja teraz usiądę i proszę o chwilkę cierpliwości. Starałem się spisać to, co uważam za najważniejsze dla sprawy Artura Międzyrzeckiego w Polskim PEN-klubie i dla jego osoby. No tak, żeby to stulecie, to było stulecie, prawda? Międzyrzecki nie miał skłonności do nadużywania słów wzniosłych, których inflacja była tym większa, im mniejszy ich koszt.
Owszem, traktował z powagą siebie, własne racje i przekonania w sprawach publicznych, ale do siebie zarazem, do próżności ludzkiej i do diabelskich potęg mącących w kotle dwudziestowiecznej doczesności zachowywał na co dzień dystans ironii i kpiny. Czasem było to wyrazem na pozór dobrodusznej melancholii, ale często gniewu człowieka świadomego grozy totalitaryzmu, zarówno w sensie instytucji ustrojowych, jak i psychologicznego fundamentu w myśli i w emocji tłumu. Nie było w tym ironii romantyka, lecz raczej zdystansowany sarkazm, podany z nienaganną elegancją, z dobrym gustem i dowcipem, sarkazm wynikający z moralnej abominacji w świecie poniżonego rozumu. Czuł się powołany do publicznej obrony imponderabiliów, tego właśnie niemodnego pojęcia używał. Miał zresztą po temu dane psychologiczne, przenikliwą znajomość ludzi i intuicję polityczną, popartą wiedzą, doświadczeniem i dyplomatycznym taktem. O tym przed chwilą mówiła Małgosia Naimska. Przydały się powojenne studia w École des Sciences Politiques w Paryżu. Owa zaś obrona, bardzo godnie przezeń prowadzona, przede wszystkim nie dopuszczała histerii, wrogiej mu, i tu cytaty, zbiorowej hipnozy, stadnych odruchów, podszeptów instynktu, emocji, które wzbudzają charyzmatyczni przywódcy, a do czasów Kaczyńskiego nie dożył. A w ślad za nimi nieprawości i krzywd, które nie wynikają z samych tylko takich czy innych doraźnych okoliczności, ale z czarnego tchnienia przeciwnego ducha, z krążącego zła. Żaden chyba inny działacz publiczny w kraju tak wyraźnie w ostatnich dziesięcioleciach nie powoływał się i nie kierował tym odczuciem zła. Międzyrzecki w tym skądinąd metafizycznym duchem przeciwnym toczył publiczną, obywatelską walkę. I to właśnie rzecz dziwna. Był jednym z arcynielicznych polskich pisarzy, których w wieku XX uskrzydlała w samym ich pisarstwie, w poezji, pełniona funkcja publiczna. No. W roli publicznej, samej przez się stanowiącej jak gdyby akt twórczy, co widoczne było w stosunku Międzyrzeckiego do Pęklubu, jego niegłośna, osobista liryka odnajdywała wielkość i tę zdumiewającą po dziś dzień świeżość, o której pisze Wisława Szymborska we wstępie do dokonanego przez siebie wyboru jego liryków. Prywatna, ironicznie powściągliwa osobność w kontekście imponderabiliów zyskiwała status racji bytu. Tytułowej w wierszu, którego niezwykła dla polskiej literatury myśl okazała się wytyczną działania prezesa Pęklubu. I cytuję, racja przemocy, czymkolwiek by ją uzasadniać, jest zawsze wynaturzeniem życia w samej jego społecznej istocie, jaką stanowi niekończąca się gra między nabytą kulturą i poczuciem własnej niepowtarzalności, swobodnym odruchem i nieurojoną powinnością wobec siebie i innych. Obrona niepowtarzalnej osoby wiązała się więc z obroną instytucji nabytej kultury, zgodnie z tym cytatem. Nie tylko przed kapturowymi rządami tyranii, ale też osobistą albo zbiorową próżnością, które prowadzą do wojennej czy innej katastrofy. Różne to były instytucje demokracji, obywatelskości, tolerancji, ale też praw i racji stanu Rzeczypospolitej, których znaczenia Międzyrzecki nigdy nie relatywizował, podpiewając zresztą z zachodnich liberałów protestanckiej proweniencji, nie pojmujących bezprawia totalitarnego ustawodawstwa. Pod tym względem prawna tradycja katolicyzmu okazywała swą wyższość, bo była bardziej relatywna. Była to więc również instytucja tradycji, w tym tradycji światłej inteligencji polskiej, do której żywił szczególne przywiązanie. Nie ulegał w tej kwestii partyjniactwu, między innymi ze względu na towarzyskie rozumienie wspomnianej wyżej racji bytu. Stan inteligencki był dlań towarzystwem. Towarzystwo to był jego termin, w którym obowiązuje postawa dżentelmena. Inteligenckość i pen były jego własną racją bytu. Było w tym jednak coś jeszcze późne,
zbyt późne doświadczenie wolności inteligenckiego pokolenia, przez całe dorosłe życie pozbawionego szans prawdziwej aktywności publicznej. Najpierw historia odmawiała mu prawa do indywidualnej dojrzałości, wskazując na stadną młodość lub działanie prawa wielkich liczb pod władzą, jak to nazywał, losu kancylisty. To kontekst przypominanego przez międzyrzeckiego Toastu, którym z towarzyszami, a w tym między innymi z Herlingiem Grudzińskim, żegnał wojenną podchorążówkę. Oni wznieśli wtedy toast w 1945 roku za odwagę cywilną. Później historia odmawiać zacznie temu pokoleniu prawa do niedojrzałości i do błędów młodości. Banalność zła niszczyła tkankę kultury, lecz również szansy rozwoju osoby. Czyli ta racja bytu na obu biegunach zakwestionowana. Ocaleniem było właśnie wyjście na forum kultury z dwudziestowiecznej historii, z dziejowej ośmy, przypomnianej jakże niekombatanckim wierszem z okazji stanu wojennego. I zacytuję trochę inny fragment tego wiersza niż Iwona. Cytat. To jest pisane na początku stanu wojennego w Warszawie. Znowu spać mi się chce i rozpoznaję tę osobliwą półsenność. Podczas II wojny światowej odczuwaliśmy ją przez 5 lat, bo może łatwiej było znieść to wszystko, co wydawało się nie do zniesienia, z lekko zamgloną świadomością, która jakby nie chciała, czy nie była w stanie przyjmować w całej pełni tego, co działo się wówczas, pozostawiając władzom umysłu niezmąconą jasność i przytępiając jedynie wrażliwość wyobraźni w okolicznościach, co nie miały z nią nic wspólnego. Nigdy nie przypuszczałem, że jeszcze raz spadnie na mnie kiedyś ta ośma. Myślałem, że to niepowtarzalne, ale nie, znowu spać mi się chce. Jak wówczas, kiedy staliśmy pod Bolonią. Można zresztą i teraz zachować w takim stanie wytężoną uwagę i trzeźwość sądu. Okazywać niekłamane uczucia, chociaż z pewnym dystansem. Jakby się oglądało w śnie samego siebie. Kultura była dla Międzyrzeckiego jasnym, racjonalnym i pełnym wolności przeciwieństwem absurdu historii, takiej, z którą zetknięcie zachował w pamięci kilkunastolatka deportowanego do Kazachstanu. On był ze Lwowa deportowany jako maturzysta. Na ogół nieskłonny do wspomnień tego rodzaju, streszczał mi kiedyś swój standardowy zresztą w tej instytucji dialog z funkcjonariuszem z NKWD, kiedy go zaczęło NKWD w Kazachstanie ciągać na przesłuchania. No, daruję Państwu okrasę stukania pięścią w stół i jakby tu powiedzieć kwiecistej rosyjskiej łaciny przy tym. No gadaj, jak chciałeś przyłączyć Kazachstan do Polski. Ależ to przecież niemożliwe. My wiemy, że to niemożliwe, ale ty chciałeś, no gadaj. I to jest ten absurd historii, którego NKWD nauczyło Międzyrzeckiego bardzo skutecznie. Strefa historycznego absurdu, czyli pogwałcenia praw rozumu i natury, rozciąga się szeroko, jak stąd do Kazachstanu. Tradycja myli tu tropy. I znowu cytat, tym razem z wiersza. Kiedy myślą o przeszłości, są wybrańcami losu. Żaden nie bywa nigdy skazańcem pożeranym przez lwy, więźniem tyrana. Cała ich historia to kostiumowy bal. Kiedy myślą o przeszłości, są znowu młodzi. Heksametrami kukułek wita ich rzymski las. Rozprawiają o upadku obyczajów starożytnej harmonii, nigdy o swoich dzikich przodkach, najeźdźcach rozrąbujących posągi. I jeszcze mówiąc słowami innego wiersza. Wiatr gwiżdże tam sobie na punkty widzenia. Niech się nikomu nie zdaje, że zna swoją chwilę. Bo nikt nie ma swojej chwili w świecie tej dziejowej tymczasowości. I teraz wiersz z 93 roku, już z Nowej Polski. Kto tam? Czyśćcowa dusza przejściowa. Przejściowi marszałkowie i wicemarszałkowie obydwu izb i anielskie wcielenia ulotne twoich przejściowych praw niezbywalnych, kodeksów postępowania i honoru
I kryje się w tej przejściowości coś niewymownie skandalicznego i zawstydzająca ulga, do której nie przyznajesz się nigdy, ze swoim zdyszanym żalem, coraz płytszym oddechem i swoim kto tam alarmowym dzwonkiem u drzwi. Co gorsza, pytanie o tożsamość wskrzesza groźny absurd PRL-owskiej ankiety. W jej świetle, jak podpiewa Międzyrzecki, zesłaniec z Łagrów podczas wojny przebywał w ZSRR. Syn fabrykanta pochodził z inteligencji pracującej. Łączniczka AK nie wspominała o tym bohaterskim fakcie swojej biografii. Weteran polskich sił zbrojnych na Zachodzie wolał nie chwalić się swoim kombatanstwem. Przedwojenni zawodowi oficerowie i policjanci w ogóle nie mieli synów. Ukrywający się konspiratorzy i Żydzi nosili w kieszeni fikcyjne dokumenty okupacyjne. I cytat z Międzyrzeckiego. Wszystko było wtedy z konieczności przeinaczone. Zaczynając od imienia, nazwiska, miejsca urodzenia, zawodu. I całe pokolenia przywykły do tej podwójności, historycznie zrozumiałej, ale jednak odciskającej się na psychicznym życiu, schizofrenicznej. Absurd zaś jest nad podziw trwały. Pozostały dawne obawy i wzgarda dla prawdziwego stanu rzeczy, nonszalancja wobec faktów. I znowu Międzyrzecki, cytat. Do tej samej rodziny zjawisk należą próby dyskredytowania instytucji i osób cieszących się moralnym autorytetem. Uprawiających ten proceder nienawistników nie sposób zaliczyć do jednego obozu politycznego. Linia podziału przebiega u nas pomiędzy autentyczną powagą a fałszywym serio. Myślę, że dzisiaj, tutaj i teraz sprawą najważniejszą jest minimum powagi. Naszą prawdziwą, grubą kreską jest więc dzisiaj minimum powagi. W politycznym kontekście dziejów współczesnych etyczna i publiczna rola literatury jest dość paradoksalna. Międzyrzecki w pewnej mierze nawiązuje do sformułowań Dąbrowskiej ze szkiców o Konradzie. Zaskakuje jednak puenta jego słów, a są to słowa prezesa polskiego PEN-klubu wiernego ideałom międzynarodowej karty PEN. I znowu cytat. Zaraz po II wojnie światowej i po Jałcie, kiedy zmieniło się wszystko, nie zapomniano u nas, w kręgu humanistów przynajmniej, o klasycznych dialogach i klasycznie rozłożonych racjach dwóch stron. Kreon po dawnemu spierał się więc z Antygoną, Fokion spierał się z Demostenesem i płynęła z ich dysput nauka, że są sytuacje, które wymagają wyboru pomiędzy półistnieniem a postawieniem wszystkiego na jedną kartę. Antyczne dialogi inspirowały zarówno roztropny umiar, jak przeświadczenie, że również roztropność ma swoje dramaty i granice i że od czasu do czasu, ażeby nie spodleć, wykonać trzeba jakiś gest. Wynikłe z tych przeciwieństw spięcie przebiegające pomiędzy mickiewiczowskim łudzeniem despoty a urąganiem mocy wyrażało się też w politycznych postawach, również wśród pisarzy, to ciągle Międzyrzecki. My, cywilizacje, wiemy już, że jesteśmy śmiertelne, pisał Walerii po I wojnie światowej. Dodawał po latach, że wszystko, co zdarzyło się od tamtego czasu, powiększyło jeszcze to śmiertelne zagrożenie. Pamiętamy też dramatyczne pytanie André Malraux, sformułowane po II wojnie światowej, czy na starym kontynencie Europy człowiek umarł, czy nie. Takich problemów nie stawiała przed nami i nie stawia żadna z władz. Stawiała je i stawia literatura. Trwałość literatury jest zarazem przewagą, której żadna władza jej nie wybaczy. Myślę, że w stosunkach literatura-władza odwróciły się stereotypy. Władza niegdyś to był kreon, praktycyzm, umiar i chłód. Literatura według tej samej gry stereotypów to była Antygona, Prometeusz, bunt i żar, spontaniczność. Kategoria powagi przypisana była władzy, ale nie zawsze jest tak dzisiaj. Tu koniec cytatu. Powaga jest więc moralną miarą kultury, przeciwieństwem absurdu. Tym ostatnim rządzi zło, tak dobrze nam dzisiaj znajome. I znowu cytat. Dawny duch nieczysty straszył rogami, zasadzał się na naszą próżność i był rozpoznawalny. Ale minęły czasy, kiedy diabeł schlebiał próżności człowieka.
Dzisiaj wypomina mu jego słabość i oskarża z dowodami na podorędziu o okrucieństwo i wiarołomność. I człowiek słabnie i rozpacza. Wszystkie siły zła każą mu zapomnieć, że jest twórcą i przedmiotem wartości kultury, że jest twórcą i przedmiotem wartości kultury i piękna, i że jego świadomość bezustannie przekracza materialne granice żywiołów, wśród których musi pędzić życie. Światły anioł oddaje mu jednak sprawiedliwość i prosi, by kierował się miarą rzeczy. Jesteś jedynym stworzeniem z poczuciem honoru i odpowiedzialności etycznej, przypomina. Jedynym stworzeniem zdolnym do skruchy, pokuty, bezinteresownej pomocy i strzelistego podziwu. I jedynym, które zwiedzione do swojej pierwotnej zwierzęcej natury umiera jako gatunek. Tylko kultura wyróżnia człowieka. Jest ona trwalsza niż jedno naturalnie zakończone życie i płynie w niej krzepiące poczucie sensu istnienia, w kulturze właśnie i w jej wartościach. Kodeks moralny, nawet gwałcony, nie jest gorszy od przestrzeganego w pełni prawa dżungli. Przywołany duch zła przemawia w ostatnich wierszach poety opatrywanych szczególnym postscriptum. To w przypadku kilku wierszy zrobił Międzyrzecki. I to postscriptum w modulacjach brzmi tak. By uniknąć nieporozumień, zdarzały się, zwracam uwagę na ironiczny podtekst tej pochwały. Ironiczna apologia głosi zaś wierszem, co następuje. Cytuję wiersz. Szkieletowi w szafie należy się dobre słowo. Czy nie wpłynął na wzajemną tolerancję? Próby zrozumienia? Czy obce mu są dawne i nowe konwersje? Kto z nas zrezygnuje z wymownej lekcji historii, jakiej udziela uśmiechnięty od ucha do ucha szkielet w szafie? Ten kościsty sobowtór, kogoś kto był, czy też pragnął być bohaterem, albo przynajmniej statystą wiekopomnych wydarzeń, moralista w komitywie przewrotnej z kościotrupem młodzieńczych lat. Bez ironii, za to z pasją, Międzyrzecki o tym samym mówił prozą w przedśmiertnej książce. Cytat. Osoby najbardziej nawet szlachetne przemilczają tak zwane oszołomstwa i przymykają na nie oczy, byle tylko nie wdawać się w degradujące polemiki. W rezultacie quasi-literacka kanalia czuje się bezkarna i szaleje. Ludzie o nieskazitelnych biografiach i niepodważalnych zasługach, nasze nieliczne autorytety moralne, obsypywane są przez paszkwilantów nikczemnymi wyzwiskami. Pożywką dla totalitaryzmu jest jednak także nasza wspólna niechęć do męskiej rozmowy z demagogiem i nikczemnikiem. Jakbyśmy się wstydzili za siebie i za ludzkość i za naszą własną winę za wstydzającego przemilczania. Ambrose Bierce miał coś podobnego na myśli, kiedy pisał, że pamiętnik odnosi się do tej części naszego życia, którą moglibyśmy opowiedzieć, nie rumieniąc się ze wstydu. Dostojnej powadze praw człowieka zrównanych z prawem naturalnym Międzyrzecki przydawał jednak inne też jakości. W wierszu, który był zapowiedzią znakomitego cyklu sceptycznych liryków z lat 90., autor, uchylając się od utożsamienia kultury z polityką, odpowiadał na tytułowe pytanie, o czym nie wie politolog? O tym, że do naturalnych bogactw należy świadomość czcigodnych praw, zdolność podziwiania i poczucie humoru. Odpowiedź to budząca odruch solidarności, ale i zastanowienia. Wyrazem czci dla prawa i umiejętności podziwu jest przecież szacunek, który Goethe uznawał niegdyś za jedyny dług, jakiego spłaty winni jesteśmy ludzkości. Obrona prawd pierwszych, jak to ujmował Międzyrzecki, obejmowała ich inteligenckiego, intelektualnego głosiciela, obrona przed despotą i opryczniną populistycznych nienawistników. Intelektualne, dlatego skłonne do gry słów, finezyjne poczucie humoru
nie odnajdywało się w zbiorowej, karnawałowej apokalipsie. Humor wraz z ironią był raczej negatywem melancholii wobec zła utożsamionego z brakiem rozumu. To scheda późnego oświecenia i najbliższa tradycja Słowackiego, Prusa i Słonimskiego. Podróż na wschód Słowackiego, której Międzyrzecki, znając z autopsji jej przestrzenną trasę, poświęcił uważną analizę, staje się podróżą w czasie. I sam Międzyrzecki tak o tym pisze. W tej oświeceniowej podróży kultura łączy się z naturalizmem. Międzyrzecki we własnej poezji klasycyzował naturę. To wyraźny rys francuski. Choćby nawet nie dekretował praw natury stylem jakobińskiego konwentu, jak to kiedyś ujął Mandelsztam. Ten ostatni właśnie w tragicznym oktostychu Międzyrzeckiego w drodze w przestrzeni dokonuje podróży w czasie, w jedynym możliwym jej kierunku wstecz. A na północ pół nagi, pół bosy, wyszeptując ustępy z inferno, oszalały jedzie święty Osip w nieskończoną dal niemiłosierną. Jeszcze kracze kruk nad kroplą krwi, ale dalej nie ma nic prócz lodu i przekrzywia eskimoskie brwi Persefona wilczego ogrodu. Tropy tych wędrówek mogą mylić. Ryszard Przybylski, wybitny znawca dzieła Mandelsztama, a zarazem polski projektodawca nowego klasycyzmu, do którego zaliczył i Międzyrzeckiego, cytował w programowym tekście jego dość wczesny wiersz. Żywi zieleń śpiewają, martwi w niej spoczywają, głowy o pnie wspierają, ramiona rozkładają, w niebo patrzą wysokie, nic nie widzącym okiem. Zieleń, zieleń, zielenie, liści tańczące cienie, zielony las, woda zielona. Polegli krwią broczyli, miłość swą zakończyli, sprawy swoje na ziemi pogrzebali w zieleni. Na tej podstawie krytyk przypisał poecie mit o wspólnym czasie poległych i ocalałych, dodając komentarz: jego człowiek nie zmartwychwstaje w naturze, aby naprawdę przezwyciężyć grób, musi stać się częścią kultury, istnieć nadal można tylko w świadomości innego człowieka. Człowiek istnieje, dopóki jego persony, mogą to być dzieła sztuki, ale mogą to być również opowieści o jego czynach, są przedmiotem komunikacji językowej lub jakiejkolwiek innej komunikacji między ludźmi. Wieczność poety polega na tym, że ciągle może mówić i śpiewać, opowiadać o umarłych, których odwiedził w krainie snu. Wieczność Orfeusza zamyka się w relacji człowiek-człowiek. Wieczność człowieka to nieustająca komunikacja. Tyle Przybylski. A świadom spraw wieku zagłady poeta odpowiedział wierszem. To nie Orfeusz śpiewa, to pisk myszy, to nie gazony szumią, to szumi gaz. Nie na kogoś dybie los, to na ciebie. To nie wiewiórka z wiatrem w polu śmiga, to rudy szczur pod kamieniem przebiegł. I piejący melopeję żałobną, diabelską intonację machurzysta. Z ironią dopowiedział myśl w swojej ostatniej książce, bez orfickich misteriów. Cytat. Nasz współczesny to jednocześnie odmiana człowieka wiecznego, który w swoich podstawowych cechach mało się zmienia. Arthur Koestler uważał, że stosunkowo nieznacznie zmienia się na przykład poczucie moralne i poczucie humoru, których ośrodki umiejscowione są w najstarszej części mózgu, gdzie zmiany są najpowolniejsze. Obawiam się, że ta gadzia część mózgu sprawi nam jeszcze, delikatnie mówiąc, niejedną przykrość. Klasycyzując zaś naturę w tym jej ośrodku mózgowym, w pomarcowym roku 1969 utożsamił się z osobą Johna Locke'a, ojca myśli liberalnej. I ostatni już cytat. Łagodny Locke pisze swój sławny traktat. Widzi w oknie zlatujące się sikorki. Codziennie rozwiesza im kawałki słoniny. Dwa purpurowe dzięcioły zjawiają się przed nim jak co dzień i jak co dzień odfruwają przy pierwszym jego poruszeniu. Choć tak są piękne i nie chciałby ich płoszyć. Kiedy wracają po chwili, Locke wstrzymuje oddech. Rozpościera się przed nim zimowy krajobraz Anglii. Patrzy na śniegi skrzące się pogodnie, na wzgórzach w słońcu. Słyszy za sobą wesołe trzaskanie ognia na kominku.
Czuję, jak krąży w nim błogie uspokojenie, ale nagle tężeją mu rysy i wściekłość bije z oczu. Przypomniał sobie o Stuartach. To dobrze, że Adam Pomorski zakończył wierszem. Przyszedł nasz przyjaciel, przyjaciel ten klubu, pan Andrzej Ferenc, który z teatru zdążył tu dobiec i przeczyta kilka wierszy. Ponieważ Artur Międzyrzecki to poeta. Może ja bez Lotnisko. Siedzieliśmy na nafcie i na wulkanie. Twarze w lustrach mówiły nie wiadomo co. Oko sierżanta mrugało do wspominków. Odezwij się po latach na miłość boską. Czy kocha cię jeszcze ta twarz milcząca? Twarz w masce. Cień tańczył na powiekach stewardesy gromu. Lotnicy śpiewali nie wiadomo co. Czoło proroka zwijało się z tłumu jak ptak. Liczy się to. Wszystko to się liczy. To, co zachowujesz w pamięci i to, o czym zapominasz. Każde potknięcie, każde tak i nie, każda klatka w tym niespójnym filmie, niezmontowany, gdzie jesteś jednocześnie aktorem i niechętnym widzem. Tylko epoki można dzielić na romantyczne i trzeźwo myślące, ale własnego życia nie można. Każdy przeżywa w skrócie całą historię świata z jej przemarszami knechtów i dzwonnicami krupów i niekończącą się ufnością dziecka. Liczy się wszystko. Skoki, tętna, punkty w grze, godziny snu i znaki tożsamości spisywane na jakiejś plugawej łączce czasu wojny i przyjaźń. Ależ tak. Czy nie liczyłeś wielu przyjaciół? Czy nie liczyłeś na nich w potrzebie? Czy nie straciłeś wielu przyjaciół? Bo jedni umarli, drudzy odjechali, a jeszcze inni znudzili się tobą. Również z tym trzeba się liczyć. I z tym, że coraz mniej będzie telefonów, coraz więcej skreślonych adresów, które dobrze znałeś, że z biegiem lat coraz trudniej dochodzić swoich racji, choćby bezspornych, bo nagle traci się siły i zawodzi głos i nie sposób już liczyć na szczęśliwe zakończenie. Czegoś, co niepokoiło cię od dawna i przysparzało bólu, to zrozumiałe, że ten, co wiele przecierpiał, mocno kochał i sprzeciwiał się złu, liczy na swoją wyjątkowość, na uprzejme względy furii. Ale tacy jak on liczą się na kopy. Ze snu. Odcieleśnia się, co było ciałem. Rozmyślają się myśli, przejrzyścieją widma i miłośnie, nawołują się głosem białym, wzdycha wiatr przez sen w różanym krzewie, lekko tknięte snem obłoki płyną, ale ośnie, nikt dobrze nie wie, nawet ty, mnemozy. I tak, proszę Państwa, dobiegł końca nasz wieczór poświęcony Arturowi Międzyrzeckiemu, stulecie jego urodzin. Mam nadzieję, że ta sylwetka została zarysowana. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na górę, jak zawsze, do pokoju PET-klubu.